Hejka! Dzisiaj jest moje ulubione święto, a mianowicie... Raz, dwa, trzy... Halloween! Zobaczyłyśmy, że pomysł na vlog na temat Halloween bardzo wam się spodobał, co potwierdzają takie oto komentarze. Halloween, no bo można się obżerać od rana do wieczora słodyczami, a ja wręcz kocham się opychać takimi śmieciami. Tak, ale za to boisz się dokładnie wszystkiego, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy Halloween to święto dla ciebie. Akurat ja się nie boję wszystkiego. Bardzo ciężko mi przestraszyć. O, czyżby, boisz się wszystkiego. Jak oglądamy komedię, to ty się boisz, a jak oglądamy horror, to prawie na balkonie go oglądasz. Jak oglądamy horror, po prostu oglądamy wszystko duszkę. Chyba jak każdy z was, tak? Ty się po prostu boisz wszystkiego, moja droga. Ale nieważne, pokażę wam nasze kostiumy, chodź. Najpierw ten fajniejszy kostium, czyli mój. Wcale, że nie, mój jest fajniejszy. Ja wyglądam w swoim o wiele lepiej niż ty. Ty wyglądasz jak śmieci. A ty wyglądasz jak, czekaj, jak to się mówi? Obwierz, o. Właśnie, obwieź. Ała, ała! Ja miałam wyjść pierwsza. Jak wam się podoba? Mój kostium lepszy, to nie? Chyba sobie żartuję. Mój kostium chociaż coś przypomina. Sama go zrobiłam. Kredkami i papierem. Też naprawdę to nam obu urodziła starsza pudzi. Fęczy. Piszcie w komkach, który kostium lepszy. Mój, ale oczywiście macie pisać, że mój, żeby mi nie było przykro, co nie? Ale musicie pisać, że mój, bo jestem młodsza i się popłaczę, że jeśli tak. A, i mamy jeszcze te torebki halloweenowe. O, właśnie! Moja ładniejsza. Czyli wiesz, że tak jakby powiedziałaś, że mój kostium jest ładniejszy, tak? Nie, po prostu lubię dynię. Jako jedzenie i jako zaczek, ale na pewno nie jako kostium. Wyglądasz jak... dynia. Dynia. Gacie. A to tu... A nie, no tak. A to jest kostium. Widzisz? To do mojego stroju. Ty wyglądasz teraz jak oblek. No wiem, dlaczego ja trochę mi duszno w tej maszce. Może dlatego, że to jest fotel. A nie, kurde, jak jest tutaj, ja nie wiem co, długo kostiumu. Weź, no dobra. Ja, wyłaź mi stamtąd. I dzisiaj idziemy zbierać cukierki. Zresztą jak co roku, bo... Co za cuksy? Nie, jeszcze nie. Idę się w sensie tak, że ten, że ubrać się. Ale, teraz roku idziemy zbierać cukierki i ten rok nie będzie gorszy. Jest zawsze tak super, u nas cała ulica jest trzymany ruch samochodów, żebyśmy mogli w bezpieczeństwie sobie chodzić. Wszystkie dzieciaki, nastolatki w ogóle z okolicy się zatrują w kostiumach i zawsze są takie takie... O, mój kostium jest fajniejszy. Nie, bo mój. No i w ogóle jest tak super, wszyscy nam dają cukierki, bo słyszałam, że w niektórych miejscach to jest tak, że ludzie mówią, że... W ogóle co to jest? Halloween! O Jezu! To jest jakieś pogańskie święto i w ogóle skąd wy jesteście? To jest Polska, a nie Ameryka. No, no to u nas tak nie jest, bo u nas jest fajnie. No i już nie możemy się doczekać przez cały rok, bo jest zawsze tyle cukierków i w ogóle one później my je wszystkie zbierzemy i te najgorsze, to nikt ich nie chce jeść. No i zostawiam przez cały rok i w ogóle ble, później je wyrzucamy, po prostu jakieś tam takie cuksy, takie twarde, są okropne. Ale dzień dzisiaj zjadamy. Ale pomimo to, ja i tak bardzo, bardzo lubię to święto. W każdym razie teraz idziemy już zbierać cukierki i nie mogą się doczekać, idziemy. I jeszcze zobaczcie też sobie materiał filmowy z tego, jak zbierałyśmy cukierki. No to co? Czas na cukierki! Nareszcie! Patrz, to chyba James przebrany za robota. Mhm. James, czy to ty? No hej, to ja. Świetny kostium! No, dzięki, wy też wyglądacie ekstra. Thanks, ale my już musimy lecieć po cukierki. Chodź, zaczniemy najbardziej z tamtej strony. Dobra, teraz ty dzwonisz. Cukierek albo przykus.
Dobrze, zaraz przyniosę cukierki. Dziękujemy. Hejka, dziewczyny. Hejka. Hejka. Słuchajcie, bo mamy taki pomysł. Jeszcze nikt nie poszedł nigdy do tego nawiedzonego domu na przedmieściach. I my planujemy tam dzisiaj pójść. Idziecie z nami? Czy wymiękacie? Ja wymiękać? O nie, nie, nie. Ja z wami idę. Nie wiem jak moja siostra. No to ja też, no nie chcę zostać sama w domu. No to idziemy. No to chodźmy. Boicie się? Potwornie! Nie pękajcie, nie będzie tak źle. Ja idę zobaczyć, co jest w tym domu. Nie wiem, jak wy. Ja też chyba nie będę gorszy od mojej siostry. Ja idę. Ja tam się nie boję. Muszę iść. Propozycję. Tą propozycją jest zakład. Kto najdłużej wytrzyma w tym domu i nie piśnie, ani nie ucieknie, ten zabiera słodycze od wszystkich innych. Wchodzicie w to? Ja nie. Ja z chęcią. To będzie okazja na darmowe cukierki, bo wiadomo, że wytrzymam najdłużej. Ja też się zgadzam, bo przecież wiadomo, co tutaj jest królem Halloween. Wika, a ty czemu nie chcesz się z nami bawić? Pękasz? Ja jestem najmłodsza z was wszystkich i nie muszę. Ona się po prostu boi. No dobra, trudno. Dobra, więc kto najdłużej wytrzyma od teraz? Może poopowiadajmy jakieś straszne historie? O nie! Ona się boi. Opowiadamy. To była ciemna noc. W lesie nieopodal naszego miasteczka. Ludzie bali wyjść na zewnątrz, ponieważ była pełnia księżyca, a legenda głosiła, iż w pobliżu grasuje wilkołak. Dlatego nikt nie wyszedł z domu. Nikt. Poza małą Nancy. Wyszła na zewnątrz i pomimo, że wiał silny wiatr, było bardzo zimno i była pełnia księżyca, postanowiła pójść do lasu. Gdy nagle zza drzewa wypatrzył ją wilkołak, wyskoczył do niej i pożarł ją żywcem, a jej zwłok nigdy nie znaleziono. Coś przez ten drzew, to w ogóle nie było straszne. Znam o wiele lepsze historie. Ale dobra, zobaczmy sobie, jaki mają tutaj widok z okna. Dobra, to opowiadamy dalej. No to w sumie mogę ja teraz opowiadać. Ej, co się stało ze światłem? Chyba wyszedł korki czy coś takiego. Idź spać zobaczyć, co się z tym dzieje. Spoko. Ha 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 ha!
ojcze! Dziewczyny, czekajcie! Jak udało wam się uratować? Myślałyśmy, że już z wami koniec, że się nigdy stamtąd nie uratujecie od tej młodej dziewczyny w ognie! Dziewczyny, my to wszystko zaplanowaliśmy, żeby was nastraszyć. Kiedy wysiadły korki, to tak naprawdę my to wyłączyliśmy, a tak naprawdę to wyłączyła to Luna. I kiedy Spike poszedł to naprawić, to tak naprawdę poszedł ją zawołać, no... To tam nic takiego nie było, wszystko my zaaranżowaliśmy. Jak mogliście? Czekajcie! Ale się wkurzyłam na was! Jak mogliście? Jak wy tak w ogóle mogliście tak nas nastraszyć? Obrażona jestem. I nie pozwolę wam być w tym vlogu. Wyjdźcie w ogóle, wyjdźcie. Wika się obraża. Jestem na was wkurzona! Chociaż jesteśmy przyjaciółmi. Wkurzyłam się. Zdejmij w końcu tą głupawą, dyniową maskę. Już ją zdjęłam i wiesz o tym! Co poradzę na to, że wyglądasz jak dynia? A na was jestem zdenerwowana. Jak mogliście w ogóle mnie tak nastraszyć? Co to jest w ogóle za pomysł, żeby tak straszyć kogoś w Halloween? To jest po prostu skandal. A ty zdejmij tą w końcu głupawą, roboczą maskę. A ty w końcu zdejmij te głupawe włosy. A ty tą głupawą, pacmanową maskę. A ty te głupawe... Jestem Slendermanem, a nie pacmanem! Wychodzę, wychodzę, obraziłem się! Nie, idę się po prostu przebrać. No już, zabieraj mnie. Albo nie, nie przebiorę się, tobie na złość! Oj, no przepraszamy was, no nie sądziliśmy, że aż takiego zawału dostaniecie. Przecież to jest Halloween, święto zastraszenia. No, nie obrażajcie się już tak. Ale obiecaj, że już nigdy więcej nic takiego nie wykombinujecie. No obiecujemy, no. Już nigdy więcej. A tak w ogóle, to kto to był z tymi oczami? To ja byłam. To ja, Luna, błagam was. Nie rozpoznaliście mnie? Szczerze mówiąc, przypominałaś mi kogoś, ale byłam taka przerażona, że nie byłam w stanie zgadnąć, kim jesteś. No dobra, ale teraz musimy już was wszystkich wyprosić, bo musimy dokończyć vloga. Jesteś wredna, ale jesteś moją przyjaciółką, więc wysłucham cię. No, chodźcie, chłopaki. I jeszcze jedno, nie jestem pacmanem, tylko Slendermanem! No, więc jak widzicie, Halloween to jest super święto, uwielbiamy je, chociaż niektórzy potrafią nas troszeczkę wkurzyć. Teraz już zdejmę kapelusz. Albo przestraszyć. To już chyba będzie na tyle w tym vlogu. My teraz pójdziemy dzielić cukierki. A jeszcze jedno. Jak wam się podobał ten vlog? Co chcecie zobaczyć w następnych? Co wy robicie w Halloween? A może wcale nie obchodzicie tego święta? Wszystko to macie pisać w komentarzach, tak jak zawsze. I zwłaszcza piszcie to, co chcecie zobaczyć w następnym vlogu. Pozostajemy dużo różnych pomysłów, ale ciężko nam coś wybrać. I jak ktoś dał nam jakiś taki bardzo super, super, no to wiadomo, że ja wtedy rozumiem. Nie wiem, czy to zrozumieliście, mam nadzieję, że tak. Znowu na wywołanym tempie, tak jak w tobie, jak zesikno. Nie wiem, czy to zrozumieliście, mam nadzieję, że tak. Dosyć. To my już będziemy się zmywać. Pa, pa. I skończ chodzić jak zombie. Chodź tu jak normalny pet shop. O, mój kostium jest fajniejszy.